To miało być największe w historii przejęcie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. To Shalom A., obywatel Izraela. To na jego kontach miano ujawnić zawrotną kwotę. Kwotę miliarda. 400 milionów złotych. Zdaniem sądu właścicielem pieniędzy nie jest Shalom A., tylko operator giełdy kryptowalut i należy je zwrócić. Sąd rejonowy po rozpoznaniu zażalenia pełnomocnika spółki na zatrzymanie środków pieniężnych nakazał zwrot tych środków pokrzywdzonej spółce. Postanowienia są dwa. Jedno zapadło w czerwcu ubiegłego roku, drugie w październiku. Oba prawomocne nakazują zwrot środków i uznają działania prokuratora za niezgodne z prawem. Ale do tej pory nie zostały wykonane. Pieniądze pozostają w gestii prokuratury krajowej, która odmawia ich oddania. Postanowienie sądu jest bardzo kontrowersyjne i uznajemy je za niezasadne, całkowicie błędne, podjęte bez podstawy prawnej i faktycznej. Postanowienie, które wydał sąd, było prawomocne i wykonalne. Śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy od ponad 4 lat prowadzi delegatura prokuratury krajowej we Wrocławiu. Zarzuty między innymi usłyszał Shalom A. Chodziło o pranie brudnych pieniędzy. To scenariusz na film. Taki film hollywoodzki, jeśli chodzi o walkę z mafią, z kartelami narkotykowymi. Po 4 latach śledztwa wciąż nie ma aktu oskarżenia. W aresztach tymczasowych przebywa 5 osób, a po pieniądze zgłosiła się spółka zarządzająca legalną giełdą kryptowalut. W przesłanym oświadczeniu stwierdza, że pieniądze są w pełni legalne, co potwierdził polski sąd. Prokurator zdecydował się ich nie zwracać, ponieważ w jego opinii należą one do osoby fizycznej Shaloma A. Firma nigdy z nim nie współpracowała, nie był on też klientem Bitfinex. Adwokat podejrzanego zapowiada wniosek o umorzenie postępowania. Twierdzi, że dalsze śledztwo w stosunku do jego klienta nie ma sensu. Coś, co być może pierwotnie było pewnym założeniem i hipotezą mającą wskazywać na to, że te pieniądze pochodziły ze źródeł nielegalnych, z przestępstw, w toku postępowania zwyczajnie upadło. Gdy z pytaniami o śledztwo zwróciliśmy się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, chcąc ustalić, czy brak wykonania prawomocnych decyzji odbywa się za jego zgodą i wiedzą, biuro prasowe odesłało nas do prokuratury krajowej. To postępowanie jest na końcowym etapie. Prokuratorzy zgromadzili już w zasadzie pełny materiał dowodowy. Sąd jeszcze w tym tygodniu ma wydać kolejne postanowienie w sprawie odmowy zwrotu pieniędzy przez prokuraturę. Robert Gusta, Wydarzenia.